mówiłaś. Gdzie zbierałaś śmieci? A gdzie znalazłeś ten torbę? Po prostu sama miałaś taki pomysł? Miałam sama taki pomysł. Świat ci podziękuję za to. O nie. Dawno się nie widzieliśmy. Widzieliśmy może. Jedziemy na wycieczkę. Daleko. Z tej trójki. I zaczynamy dzisiaj. Jest 14 godziny, mam zapakowany samochód, jadę sama. Wielkie wyzwanie dla mnie. Nie powiem, gdzie jedziemy, ale pokazuję, jak jesteśmy. Cześć w ogóle wszyscy. Tak, jak mama tutaj. Będziemy za 3 godziny. Ok? Widziałeś, Cidziu? Mama! Co? Basen z kulkami! Chcesz iść do basen, tak? Na basen? Tak, Cidziu? Ale nie basen z kulkami. Potem. Okej. Okay. Co za auto. Wow, Ina, podoba ci się? Otwiera się. Rewelacja. To była kobieta. Rewelacja. Tam chcecie piknik? Jak tam Noa? Powiedziałam nie, ale pracuję. I powiedziałam tak, możesz rozbierać buty w środku. No. Tam jest narysowany na ścianie, tam zakaz tańczenia. Tańczenie. Ja zrozumiałam, jaki jesteśmy taki smutni, że nawet nie możemy się bawić. I zdecydowałam się, że już wystarczająco zabieram ich radość w życiu. Dzieci się kąpią. I myślałam, że skorzystam ten wolny moment, żeby opowiadać troszeczkę o tym, co ja robię ostatnie 2-3 miesiące, jak nie nagrywam. Żyję. Żyję. Kupiłam nową książkę
o traumę. I tą książkę mi pokazuje dużo rzeczy, które u siebie nie miałam rozwiązane. Zaczynam zrozumieć różnice i połączenia z mojej dzieciństwie, co ja doświadczałam i jaki ja jestem matka teraz. I zrozumiałam, że zamiast być na siebie zła, na te wszystkie rzeczy, które ja robię, które mi wkurza, sama w sobie mi wkurza, jak ja to robię, bo chciałabym tego nie robić, chciałabym inaczej to zrobić, to zaczęłam dzisiaj zdawać sobie sprawę, że to jest piękna okazja. Te wszystkie rzeczy, które moje dzieci robią, które mi wkurza, to jest piękna okazja, żeby tam zajrzeć, w to miejsce dokładnie. I zobaczyć, co tam się dzieje z dziećmi, albo we mnie, jak ja byłam dzieckiem, i dlaczego ja tak reaguję. I to jest to, co ja robię. Przez 2 miesiące siedzę w domu, jestem z dziećmi i cały czas, co moment, pilnuję z nimi moje relacje. Pilnuję cały czas, jaki schemat jestem w tym momencie, jaki powtarzane rzeczy ja robię. Ton mój głos to jest agresywne. I zaczęłam zrozumieć, że jak ja, bo miałam takie uzależnienie na pracę, za dużo i za intensywnie pracowałam. Dlaczego? Bo wtedy łatwo było zagapić moje zachowanie wobec dzieci, wobec męża, wobec ludzi. I wobec ludzi myślę, że jestem całkiem okej, bo jestem nauczona, żeby być grzeczna. Ale moje najbliżsi cierpią. Ja nigdy nie byłam agresywna, po prostu ja wycofnę z dziećmi. Ja po prostu czytam książkę, albo jestem z nimi, albo patrzę na ścianę i myślę o kolejnym filmie. Mnie tak naprawdę nie było. Wiem, że wiele mam, możecie z tym jakby zrozumieć, bo może wy pracujecie, macie nowe firmy, albo macie książkę, którą czytacie, albo coś czytaliście na Facebooku i to jest ciekawsze. Albo patrzycie na Instagramie, jak jesteście z dziećmi, to jest tak trudne, żeby po prostu być dziećmi. To jest tak trudne. To jest wręcz prawie niemożliwe, bo to jest tak nudne. Tą pracę jest tak nudne i wymagające, i nudne i wymagające, i powtarzalne, i powtarzalne, i nudne i wymagające. To było moje doświadczenie i ja nienawidziłam tego. Więc zawsze tak, żeby było ciekawsze. Okej, no to mam książkę i siedzimy na placu zabaw, czytam. Zawsze miałam głowę gdzieś indziej. I zrozumiałam teraz przez ostatnie 2 miesiące, dlaczego. Dlatego, że ja mam dużo traumy z mojej dzieciństwie. I moje zachowanie wobec moich dzieci, jak jestem całkowicie obecna, to mi pomaga wyleczyć tego traumę. I ja nie chciałam w ogóle wchodzić w to. Więc dla mnie to była ucieczka, cały czas ciągle ucieczka. Ucieczka od tej bliskiej relacji z dziećmi. I ja po prostu się bałam poznać siebie i widzieć siebie w związku z moimi dziećmi. I jaki ja jestem, na pewno nie therapeutic mama, tak jak wy myślicie, że jestem. Dużo kobiety przychodzą do mnie i mówią, o, jesteś taka matka. No, jest łatwo być taka matka, kiedy masz głowę całkowicie gdzieś indziej. Jak jesteś naprawdę z dziećmi, jak jesteś matka. Ale cieszę się, że teraz to wiem, bo kiedyś myślałam, że jestem dobra, świetna matka. Okazuje się, że... Zaraz, chyba zostawiłam wodę, więc muszę iść i... Zaraz wracam. Co tam, Niu? Ina tam poszła. Albo tam w ten submarine. O, tutaj jest Ina. Widzisz? Biegaj do niej. Dzisiaj rano było cudowne. O 6.30. Medytacje, yoga.
trochę płakania, jak zwykle ostatnio. I czytanie Eckhart Tolle, The Power of Now. I codziennie obudzę się, codziennie coraz bardziej pracuję ze sobą i jest ciężkie praca, jest naprawdę intensywna praca, ale widzę, że małe owoce są, że je coraz mniej agresywna, coraz mniej atakuje. Chciałam dokończyć jedną rzecz, bo wczoraj byliśmy w restauracji i poznałam kobietę, która się nazywa Aneta. Ziele angielskie jesz? Czy się bawisz? Jak żurek dzieci? Dobrze. Najlepsze co zjedliśmy w życiu, co? Najlepsze. Tutaj jesteśmy w Zakopane. I przyszła do mnie kobieta, która ogląda. Ojej. A! Ty. Ten stół był zdezynfekowany, a teraz jest zainfekowany jeszcze raz. Świetnie. To dobra, ja wam powiem historię potem, ale pamiętacie tą restaurację i historię o tym, że kobieta mi zainspirowała, żeby jeszcze raz nagrywać. Okej. Aneto, bardzo dziękuję za twoje inspiracje, bo dzięki tobie tak chciałam znowu nagrywać. Aneta mi mówiła, że czuła ode mnie takie wsparcie w filmie, który robię, że te filmy jej pomagają bardzo, bo pokazuje tę trudną pracę w macierzyństwie, a nie pokazuje, jaki to jest różowo, jest wszystko super. Ja patrzyłam na nią i mówię... No właśnie. Mi to bardzo brakowało, mi to tak brakowało na internecie, że ktoś mówi prawdę, że ktoś mówi, jak to jest trudne, że ktoś już nie oszukuje i robi te wszystkie zdjęcia na Instagramie, wszystkie dzieci stoją ładnie ubrane, czesane. Myślę sobie, kurde, ja nie mogę w życiu takie zdjęcie zrobić. My nie wiemy, ile to kosztuje ten obraz na Instagramie. I... To też nie chodzi o to, żeby idźmy w drugą stronę i narzekamy cały czas na social media lub na YouTubie lub po prostu w życiu. To nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby umieć i tworzyć umiejętność, żeby zamienić te trudne momenty do lekcje swoje. I dla mnie to jest dlatego tworzyłam kanał Therapeutic Mama i musiałam wrócić do tego pierwotnego pomysłu, dlaczego to robię. Właśnie ostatni miesiąc, dwa, trzy to robię. Wracam do pierwotne moje chęć, że się bardzo czułam samotna w macierzyństwie. Się bardzo czułam, że to jest trudne praca i nikogo nas za bardzo nie wspiera. No. Gdyby nie was, ja nie wiem, czy bym wytrwała ten trudny czas. Naprawdę, swoje własne prace, moje własny kanał, tyle mi wspierało dzięki temu, że to, co ja tworzyłam, tworzyło takie społeczeństwo, które kiedy ja miałam trudne, wy mnie wspieraliście. Ja nie wiem, czy to ma sens, ale ja dostałam tyle mailów od was, dostałam tyle komentarzy na Instagramie, tyle na Facebooku. No trochę tam było takie narzekanie, ale ogólnie czułam od was e-maile, tyle miłość. Kiedy ja miałam mój ciemny czas, musiałam wrócić do siebie, jeszcze popracować, jeszcze dłubać tam moje przeszłość, moje dzieciństwie. Ciągle dostałam od was taki świeży świat, świeże powietrze, świeże słońca i daliście mi jakby nadzieję, żeby wrócić do światła. Będę płakać. Ja cały ciągle płaczę. Dzisiaj rano prowadząc tutaj do Zakopane, bo mieszkamy około 20 km dalej, wyżej na górę. Chciałam płakać. No trochę płakałam. Co chwilę odkrywam nowe radość, nowe możliwości, nowe chęć do życia, które dawno nie miałam. Ciągle
żyłam takie... Taki, żeby nie, tylko nie wkurzyć, żeby tylko nie narzekać, tak tłumić. Słucham? Ojejku, ojej. Kochany, ja nie wiem, gdzie będziemy robić siku. Okej, okay, już kończę się. Okay. Toilet załatwione. Szczęśliwe, wysikane dziecko. Dzieci moje. Jeszcze tam śpi. Tutaj jest Ina. I dokończę moje myśl. Aneta mi mówiła jedną ważną rzecz. Ona mówiła, że muszę długo i intensywnie pracować i tam jest Ina. W tym, tam. Albo tam. 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 No tutaj masz. To jest Sofile, to jest macierzyństwie. Masz. Piciu. Ja nie wiem ile razy to mówię. Jest tak łatwo oceniać rodziców, którzy mówią przestań płakać. Ile razy ja mówię przestań płakać dzieci. I teraz nie mogę przestać płakać, bo jakby wyżalę wszystkie rzeczy, które jak byłam dzieckiem, moi rodzice cały czas mi mówili przestań płakać. A teraz wypłaczę za wszystkie te lata, które nie płakałam. I to są konsekwencje rodzicielstwa na dzieci. Aneta mówiła, że ma trudu, że ma dużo pracy, jej nie ma w domu i że się czuje samotna i że nie ma jakby wsparcia, nie ma pieniądze. I że musi pracować 13 godzin, i że jej nie ma w domu, i że jest trudny z dzieckiem sama. Kochani, nic. I ja to mówię tak serdecznie, nic. Nie musisz, nic. I to mi... Dzisiaj to mi wprowadził do łzy. Nic nie musimy. Nic. I im szybciej to rozumiemy, tym szybciej wychodzimy z tym całe wężenie człowieczeństwo, ludzko. Że musimy, muszę pracować, muszę iść do pracy, ciężko pracować, żeby zarobić pieniądze. To nie jest prawda. To nie jest prawda. Macierzyństwo to jest takie trudne, to nie jest prawda, to nie musi być. Prawdopodobnie będzie, bo my odrobimy całe nasze dzieciństwo, które prawdopodobnie było trudne. Ale im łatwiej, im intensywniej to teraz przeżyjemy, tym bardziej będziemy mieli łatwiej, jak jesteśmy starsi, bo nasze dzieci będą mieć mniej pretensji do nas. Teraz jest ten moment, żeby wychodzić z tych wszystkich schematy razem z nimi, jak oni są mali, żeby później mamy lżej. I nic nie musisz. To jest poświęcenie i dzieci później mają tylko do ciebie pretensje, że nie byłaś szczęśliwa, bo musiałaś. Co? Nic nie musisz. Nic nie musisz. Nic. Ani sprzątać, ani pracować, ani jakieś piękne, ekologiczne jedzenie. Nic nie musisz. Jak to mówię do siebie, bo ja byłam wężenie, bo wszystko musiałam. Musiałam montować, musiałam dla was robić film. Musiałam dla dzieci robić najlepsze jedzenie. Musiałam dla wszystkich być najlepsza. I nienawidziłam siebie. Nienawidziłam siebie, bo po prostu nie nadążyłam. Jeżeli jesteś w tym schemacie, że jesteś ofiarą i cały świat cię nienawidzi, i że ty nienawidzisz świat i że wszystko jest źle, wychodź z tego wężenia. Ja że jesteś pół tuba na wierzchu, mówi, no kiki to stało, to się wraca. Ja tam byłam i ja wiem, jakie to jest tak trudne. Jeżeli jesteś z katem i ty jesteś w kontroli cały czas i kontrolujesz wszystko i musisz, bo inaczej to zwariujesz, odpuść kontrolu. Poddaj się, inaczej jesteś wężenie twojej własnej kontroli. Wszystko. Ofiara i katyn to jest to ten sam wężenie. To jest ten sam osobę.
I dopóki nie wychodzimy z tego i mamy odpowiedzialność za każde decyzje swoje własne życia, a nie, że mój mąż jest odpowiedzialny za moje życie, moje dzieci, o, oni mi robią to, oni mi to, moje tyszowa, oni to. Nie, ja. I to było moje ostatnie 2 miesiące. Uświadomiłam tego wszystkiego, że nie ja jestem ofiarą, nie ja jestem katem, że ja jestem agresywna. Nie. Ja jestem ten świadomość pod, przed, który widzi przez, który walczy z tym cały ego, który chce coś wiedzieć na 100%. Nic nie wiem. Nic. Totalnie, kompletnie nic nie wiem. Aż mi głupio prowadzić turnusy. Zapraszamy, ale mi tak głupio, bo ja nic nie wiem. Ludzie przyjeżdżają i ja dopiero wtedy, kiedy im czuję, to mogę wiedzieć, co robimy. I to jest taka niepewność. Całe życie jest tak niepewne, co moment jest niepewny i to jest prawdziwa życie. I zaczynasz żyć. Bo nie wiesz! Bez schematy, bez świr w głowie, bez oceny, że tak było i tak będzie zawsze. Mój mąż, moje dzieci, to nie jest prawda! To jest wolność. Okej. Okay. To już wszystko. Robimy kolejny filmik może tutaj, ale zamykam to. Kochani. Pomału obudzimy się. Nie, żeby nauczyć innych, jak się obudzić. Nie. Żeby sama w sobie powoli jesteś tym zmiany, który chcesz widzieć w świecie. Ty świecisz. Ty jesteś tym słońca. Nie, że ktoś, ty chcesz uczyć komuś. Nie. Moment, który zaczynasz komuś uczyć, jestem z wami. Do zobaczenia. Thank you.